Dzień dobry. Dzień dobry i witam ze Słonecznej Kalifornii. Nie wiem jak u Ciebie, jeżeli jesteś w Polsce, to pewnie czujesz to samo co ja. Robi się coraz zimniej, to tylko jeszcze parę miesięcy i znowu ruszymy w temat wydłużania dnia. Natomiast zapamiętaj, dobry widzu, Słoneczna Kalifornia to stan umysłu. Ostatnio pod jednym vlogiem ktoś napisał: hej Mireczku, ale tam po co się uczysz o śnie i zarywasz tym samym noc? Już tłumaczę. Po co to wszystko? Po co to uczenie się o tym, jak lepiej spać? Po co uczenie się, jak lepiej jeść? Po co jeść lepiej? Po co lepiej spać? Po co chodzić na ten crossfit, zrywać sobie ręce? No, jest dużo odpowiedzi, ale taka podstawowa, o której dużo moich znajomych zapomina czasami, że ja mam w tej chwili 35 lat. I mam za sobą pewną przeszłość, której niestety nie jestem w stanie już zmienić, bo surprise, surprise, już minęła. I teraz ludzie w moim wieku dożywają mniej więcej 70 lat. Zostało mi 35 lat życia. Mogę przeżyć to w jakiś sposób lepszy albo gorszy, natomiast ja chcę przeżyć to w sposób lepszy, żeby czuć się cały czas dobrze i plus mam jeszcze inny plan, żeby jeszcze potem żyć te 50 lat, do 120 lat. Tak, to jest taki dobry plan na obecną chwilę medycyny, bo pamiętajmy, że żyjemy w wykładniczych czasach, że wszystko zmienia się bardzo szybko i możliwe, że spełni się to, co mówią inni, że będziemy naszą świadomość wkładać w jakąś formę internetu, w cudzysłowie. Nie wiadomo, co będzie, natomiast dopóki mam swoje ciało i dopóki jest, jakie jest, to chcę, żeby było dobre. Nie chcę chorób, nie chcę innych pierdół, bo to szkoda na to życia i zdrowia. Nie wiadomo, co się przydarza, natomiast możemy tym, jak żyjemy, zmniejszać pewne rzeczy. Na przykład prawdopodobieństwo zachorowań albo inne rzeczy. No ale co Mireczku, jak tam ci autobus przyjedzie na drodze? No przyjedzie, to przejedzie. No, cały czas żyję tą ideą, że myślę długoterminowo, działam krótkoterminowo. Więc jeżeli mnie przyjedzie autobus, to co ja biedny zrobię? No przejedzie. Więc plan jest taki, żeby żyć długo albo die trying, jak to usłyszałem w jakimś podcaście ostatnio. Jest taka jedna historia, którą często mój tata mówił, że stoi dwóch robotników i patrzy, jak jeden cały czas biega z pustą taczką i oni pytają: hej, co tak biegasz? A on mówi: tyle pracy, że nie ma kiedy załadować. I to jest prawda. My czasami tak się wpakowujemy w życie, że wstajemy z rana, praca, do domu, zmęczenie, sen i potem kolejny dzień. Nie mamy kiedy tego naprawić, nie mamy kiedy naładować tej taczki, więc trzeba szukać tych chwil naładowania taczki na naprawienie siebie, swojego biznesu, rodziny, sportu, whatever, cokolwiek chcemy, żeby było lepiej. Tak sobie dzisiaj myślałem, wracając z crossfitu, że gdybym miał tak powiedzieć, ile razy to, jak się czuję w tej chwili, się zmieniło od tego, jak się czułem w roku 2009-2010, wtedy dużo ważyłem, ale też i mentalnie byłem rozwalonym człowiekiem, to myślę, że 50x, 50 razy lepiej niż wtedy się czuję. I to nie jest maks tego, co mogę uzyskać. Myślę, że jeszcze możemy dojść od chwili dzisiejszej do jakichś 100, może 1000 razy lepszego samopoczucia. Jest dużo rzeczy, nad którymi jeszcze można pracować. Więc nie boję się pracować nad rzeczami, które w tej chwili krótkoterminowo zabierają mi czas, ale długoterminowo dadzą mi niesamowite rezultaty. Tyle, idziemy do pracy. I dzień w biurze mija najlepiej. Jest już Marcin. Cześć Marcin! Cześć. Plus miałem przed chwilą telefon, wideo z Rafałem, który robi dużo wideo. I Rafał robi dużo, dużo wideo, natomiast kurczę, skubany zna wszystkich znanych ludzi na świecie. To na przykład jego zdjęcie z Gary Vaynerchukiem, którego zna Gary Vaynerchuk. Zazdroszczę Rafałowi. I mamy już wieczór. Dzisiaj dużo było pracy, dużo było nauki, też właśnie jestem po drzemce. Natomiast ciekawe, ta myśl, o której mówiłem rano, że dożyć do 120 lat, czyli jakby nie patrzeć, dużo czasu jeszcze przede mną, zanim do tego czasu dojdzie. I tak jak zobaczymy sobie, jak wyglądał nasz świat 85 lat temu. Mieliśmy rok 1933, długo, długo, długo przed II wojną światową. Nie było internetów, nie było YouTube'ów, nie było innych rzeczy. Jak jeszcze wiele się teraz zmieni. Wszyscy się boją tej sztucznej inteligencji, która ponoć w roku 2028 ma osiągnąć
poziom inteligencji ludzki, a co będzie później, to nie wiadomo, zanim się sami nie wybijemy do tego czasu. A jeszcze potem będzie wiele, wiele, wiele lat i będziemy tu żyli, chyba rzeczywiście coś się przytrafi. To jest takie zastanawiające, że nie jesteśmy w stanie zaplanować tak daleko świata i tak jak ja planuję zazwyczaj 50 lat do przodu, bo jest dużo niewiadomych i też my sami cały czas dorastamy, więc jeszcze parę chwil temu tematy związane z optymalizacją mojego życia całkowicie mnie nie interesowały. Trochę czytałem o tym, trochę wdrażałem swoje życie. Też czytam więcej. Nawet wczoraj się pojawił pomysł biznesu z tym związanego. Fizycznego biznesu, produktowego z tym związanego. I cały czas dochodzą do nas nowe rzeczy, cały czas dowiadujemy się o tym, jak działa świat. Dowiadujemy się, jak mało jeszcze wiemy o tym świecie. I to jest chyba z tych wszystkich moich vlogów jedna z ważniejszych rzeczy, którą niosę, mam nadzieję. Żeby być otwartym na nowe rzeczy, na to, że nasza wiedza, którą zdobyliśmy w ciągu 35 lat, chociaż jakby wielka i doskonała, jest całkowicie niczym. Nawet nie wiemy, czy te rzeczy, które nosimy przy sobie w kieszeni, nie wywołują jakichś dziwnych, długoterminowych mutacji w naszych ciałach. Chyba tak, ale nie wiemy tego jeszcze dokładnie. Nie wiemy jeszcze tak dużo o biologii, o fizyce i o innych rzeczach. Jest jeszcze tyle nauki, więc warto się zamykać, warto poznawać i warto szukać rzeczy, które zmienią nas i nasz świat w lepsze miejsce. Bo dzisiaj mieliśmy tylko z żoną rozmowę, że te wszystkie tematy związane z biohackingiem i lifehackingiem, one są spoko. Są bardzo spoko, bo przy pewnym elemencie i przy pewnej ilości dobrej suplementacji i odpowiedniej ilości badań jesteśmy w stanie wyeliminować praktycznie wszystkie choroby. Natomiast problemem w tym wszystkim jest to, że to wymaga dużo pieniędzy i czasu i nie wszyscy mają te pieniądze i czas, żeby to zrobić. Plus sama świadomość tego, że da się to robić. Więc bardzo mocno wierzę w to, że tacy ludzie jak my będą w stanie za parę lat wziąć to, co my w tej chwili wiemy i co jest dla innych ludzi czasami obiektem czegoś dziwnego, czasami śmiechu, czasami zwątpienia, wziąć po prostu i udostępnić innym ludziom. Tak jak kiedyś internet był dostępny tylko w Stanach, w jednym miejscu, dla wojska, dla DARPy. Tak samo teraz internet jest wszędzie. Tak samo wierzę, że może kiedyś ktoś z nas, czy przy użyciu sztucznej inteligencji, czy bez, będzie w stanie wyeliminować kwestie chorób z naszego świata. I dlatego też bardzo zachęcam wszystkich do tego, żeby mieć otwarty umysł na to, czego się uczymy, jak się uczymy, od kiego się uczymy. Nawet wtedy, gdy nam się w 100% wydaje, że ta osoba, ta książka, ta wiedza ma rację, to może być tak jednak, że jeszcze jest dużo rzeczy, które będziemy musieli poznać. Bo jeszcze tak dużo nie wiemy, jeszcze tak dużo życia przed nami. Tyle na dzisiaj, takich przemyśleń odrobinkę. Wracam trochę do pracy, potem do rodzinki i lecimy dalej z tym wspaniałym tygodniem. Już w piątek ruszamy na podbój Białowieży. Jak co roku. Tak więc dziękuję Ci bardzo i do zobaczenia jutro. Pa!